Satnam, witam jeszcze raz. Kolejny raz Facebook wyrzuca mnie ze spotkań, więc nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że zaraz będzie wszystko dobrze. I witam wszystkich na cotygodniowej herbacie jogowej. Podłączam też Instagram. Mam nadzieję, że będzie działał. Też Instagram. Już momencik i do Was wracam. Dobrze, tym razem udało mi się, jestem na dwóch liniach, Facebook, Instagram, także witam też wszystkie osoby, które są na Instagramie. Mam nadzieję, że zaraz nie wyłączy mnie Facebook jeszcze raz i będzie wszystko ok. Słuchajcie, dla wszystkich osób, które są nowe, jestem Agnieszka, Aga, uczę jogi Kundalini, uczę Was jogi Kundalini i jestem nauczycielką właśnie jogi Kundalini. I to jest spotkanie cotygodniowe, co środę o godzinie 11 mamy herbatę jogową. Tak nazywamy, czyli pijemy herbatę razem i odpowiadam najczęściej na tych spotkaniach, odpowiadam Wam na Wasze pytania, które mi zadajecie co czwartek w grupie Yoga z Agą na Facebooku. Także dla osób, które są na Instagramie, jeżeli macie ochotę, dołączcie do tej grupy i tam można zadawać pytania. Natomiast także to co środę Wam odpowiadam i na szczęście jest tak dużo pytań, więc cały czas jest o czym mówić, więc same wątki przychodzą do nas, o czym mamy mówić na tych herbatach, ale też czasami rozpoczynam jakiś zupełnie nowy wątek. Dzisiejsze spotkanie oczywiście, tak jak zwykle, rozpocznę właśnie odpowiedzią na Wasze pytania, także wszystkie osoby, które są zainteresowane praktyką jogi Kundalini i różne mają w związku z tym pytania, no tutaj znają wiele informacji i odpowiedzi. Okej, okay, popijmy herbatę. Dajcie mi znać, czy pijecie herbatę teraz też, czy jesteście gotowi na kilka minut rozmowy. Wyłączę, żeby mi komputer nie przeszkadzał. A jeszcze dla Waszej wiadomości, to nasze spotkanie jest też nagrane i udostępnione na YouTubie, także wszystkie poprzednie herbaty jogowe możecie znaleźć na moim kanale YouTube Aga Yoga. Okej, słuchajcie, dzisiaj jestem w ciepłym swetrze, więc jest u nas pogoda, powiem, bardzo jesienna, nie wiem jak u Was, pada deszcz non-stop, więc stwierdziłam, że wracam do ciepła i jestem w moim wełnianym swetrze. Jest bardzo miło i przyjemnie, i piję herbatę. A teraz zajmę się pytaniami. Tylko, kto tu jeszcze za mną jest się na live? Zaraz spojrzmy. Na Facebooku. Marta, Agnieszka, Mach, Magdalena, Anna i Marta. Fajnie, witam Was wszystkich i też więcej osób, które są, które może po prostu nie odpowiadają. Tak samo witam wszystkie osoby tutaj na live'ie na Instagramie. Cieszę się bardzo. Ola, dziękuję. Dobrze, słuchajcie, pytania. Jest kilka pytań jak zwykle. Dla osób, które są pierwszy raz, mogą być nawet te pytania dla Was troszeczkę dziwne, bo nie wiecie, o czym pytamy. Dlatego zapraszam od razu do wszystkich innych naszych spotkań, wtedy się Wam wszystko rozjaśni. Pierwsze pytanie było o słowo sadna. Więc przede wszystkim wytłumaczę, czym jest sadna. Sadna jest to taka praktyka, nasza codzienna praktyka. I to nie musi być yoga kundalini, tylko Twoja. Można powiedzieć codzienna taka duchowa praktyka. Czy to jest Twoja praktyka jogi, czy to jest Twoja codzienna medytacja, czy jakiś inny rytuał, coś, co sprawia, że masz czas dla siebie, że poznajesz siebie, że wchodzisz do swojego wnętrza, łączysz się ze swoim sercem, to jest Twoja praktyka. I oczywiście tutaj mówimy o jodze Kundalini też. Więc w Kundalini bardzo często pojawia się to słowo sadna, czyli moja codzienna praktyka, moja sadna. Często jak rozmawiasz z osobami, które praktykują jogę Kundalini, powiedzą ci, jaką teraz, co robisz, jaka jest twoja sadna, albo o której godzinie masz swoją sadnę, czyli swoją codzienną praktykę. To oznacza. I pytanie było, czy słowo sadna czasami jest pisane satna przez dh, a czasami jest przez sadhana. Więc słuchajcie, prawidłowo pisze się w tej drugiej formie, czyli sadhana przez a z a, natomiast czytamy zawsze sadna. Być może, że czasami spotkacie się w tekstach, że jest troszeczkę inaczej napisane, ale z tego co ja wiem, to piszemy sadhana, a czytamy sadna. Następne pytanie jest o książkę Esencja Kundalini Jogi, która jest to książka przetłumaczona na język polski z angielskiego. I ona też ma troszeczkę inny tytuł. Tak naprawdę przetłumaczenie tytułu już jest inne, bo tak do oryginalny tytuł tej książki to jest Doświadczenia z jogi Kundalini, czyli Experience of Kundalini Yoga, a przetłumaczona jest na Esencja Kundalini Jogi. W każdym razie
jest tam błąd, dlatego że powiedziane jest w tej książce, napisane jest w tej książce w tłumaczeniu polskim, że można medytację praktykować 40, 80, 120 lub 1000 dni. I tutaj jest duży błąd, dlatego że zawsze praktykujemy 40, nie 80, ale 90 i potem 120, 1000 jest ok. Czyli nie 80, ale 90 dni. I tutaj przypomnę Wam, że 40 dni jest to czas, kiedy zmieniamy nasz nawyk, czyli robimy jakąś medytację, czyli jest takie minimum, jeżeli chcesz naprawdę bardzo głęboko pracować ze swoją medytacją, to pracujesz właśnie 40 dni. Jeżeli chcesz w głębiej w to wejść, czyli jakby ten, chcesz ten, mieć jakby swój nowy nawyk, czyli zmieniłaś nawyk, teraz chcesz mieć swój nowy nawyk, wtedy pracujemy 90 dni. Następna taka przestrzeń to jest 120 dni i potem 1000 dni. 1000 dni to już jesteśmy mistrzami tego nowego, tej naszej nowej praktyki, nowego nawyku. A 120 dni to jesteśmy tak, jakby my byli tym nawykiem. Czyli im dłużej praktykujesz sadhnę, czyli swoją codzienną praktykę, medytację, tym lepiej, tak? Ale czasami jest tak, powiem Wam szczerze, że sami zobaczycie, że praktykujecie coś 40 dni i stwierdzicie, poczujecie, że jakby to jest ok, już wystarczy, chcę coś innego, chcę coś nowego, chcę jakąś inną medytację. Czyli nie musimy koniecznie robić tego 1000 dni, ale warto sobie na przykład kiedyś, jak coś może znowuż być z drugiej strony, że powiesz sobie, że chcesz robić 40 dni, ale czujesz, że chcesz dłużej, bo potrzeba Ci dłużej, więc wtedy praktykujesz 90 dni albo 120. Następne pytanie, czy jogę kundalini można łączyć z innymi rodzajami jogi? To pytanie pojawia się bardzo często, więc tak, tutaj są dwie odpowiedzi. Oczywiście możecie praktykować inne formy jogi, kiedy praktykujecie też kundalini jogę, czyli nic na tym nie ma w ogóle tutaj żadnego jakby motywu, dlaczego nie. Oczywiście możemy nawet praktykować, słuchajcie, tai chi i możemy robić asztangę jogę i możemy robić kundalini, możemy chodzić na fitness albo praktykować pilates i też możemy robić kundalini, możemy robić wszystko to, co mamy, na co mamy ochotę, to wszystko, co nam podpowiada nasze serce, że dla nas jest dobre. Ja uważam, że osoby, które uwielbiają biegać, to też jest taka medytacja, więc po prostu każdy ma swoją jogę, można powiedzieć, tak? Natomiast czego nie można robić, nie powinno się robić, nie powinno się mieszać w trakcie praktyki, czyli jeżeli praktykujesz swoją kryję i ta kryja już jest Tobie podana i wiesz, jakie są kolejne pozycje, to wykonujesz je w takiej kolejności, jak jest podane, ewentualnie skracasz je proporcjonalnie, ale nie robisz na przykład, że w trasie tej pozycji nagle wstaniesz i zrobisz sobie jakieś inne pozycje. Natomiast tu było, wracam znowuż do mojego filmu na YouTubie, mam film, gdzie pokazuję Wam moją poranną sadhnę, czy moją poranną praktykę i tam wykonuję kilka pozycji jogi kundalini, po czym wstaję i robię sobie powitanie słońca. I tam to nie jest kryja, to są po prostu pozycje z jogi kundalini, czyli jako to traktuję jako rozgrzewkę, ale kiedy rozpoczynam już konkretną kryję, to nie mogę mieszać. Następne pytanie, ciągle ten temat satkryi. Satkryja to jest jedna z takich bardzo, jakby powiedzieć, już zaawansowanych kryi medytacji i na pewno się z nią, jeżeli się nie spotkaliście już, to się z nią spotkacie, zresztą mam zamiar zrobić warsztat właśnie z satkryi. I tam jest, zapytanie jest takie, że w opisie powiedziane jest, abyśmy wykonywali 8 satnam przez 10 sekund. I to jest takie właśnie prawidłowo. Czyli jak robimy medytację, mówimy satnam, satnam, czyli robimy ją, powtarzamy to 8 razy i tak w takiej odległości mniej więcej, żeby to było 10 sekund. Z tym, że może się pojawić tutaj oczywiście poślizg, tą lub drugą stronę. Przecież nie możemy po prostu też, słuchajcie, wpadać już w taką, wiecie, żebyśmy po prostu się tak z tym stresowali i tutaj moim zdaniem warto jest to kontrolować, ale też praktyka trzenie miejsca, czyli im dłużej to robisz, tym jakby łatwiej Ci jest. Warto sobie troszeczkę przed medytacją wypróbować, czyli spojrzeć na zegarek i to tempo sobie tak jakby nauczyć się tego tempa i dopiero, a potem w medytacji będzie Ci łatwiej, żebyś nie musiała czy nie musiał już sobie tego liczyć. W każdym razie prawidłowo jest 8 powtórzeń w 10 sekund. Po jakim czasie od ostatniego posiłku można praktykować jogę kundalini? Teraz w kundalini nie mamy tak precyzyjnie określone, na przykład jak w asztandze. W asztandze jest precyzyjnie, tak, że 2 godziny przed praktyką nie możemy jeść i też nie możemy jeść 2 godziny po praktyce. Natomiast w jodze kundalini nie mamy takiego określenia, ale warto
mieć oczywiście pusty żołądek, w tym sensie, żebyśmy nie czuli, że tam jest jakieś jedzenie. Także tutaj warto o tym zadbać. Ja czasami, wiecie, czy zjem jakiś owoc, czy jogurt, czy makar jogurtów, nie wiem, ale tak się teraz mnie, ale coś lekkiego, to jest jeszcze okej, tak żebyś po prostu nie czuł, że masz pełen żołądek, czyli od razu po kolacji czy po obiedzie nie praktykujemy. I to też jest bardzo indywidualne, bo niektóre osoby będą miały, nie wiem, szybko poczują, że wszystko przeszło, czy na przykład zjedzą tylko samą właśnie sałatkę czy warzywa, a co innego, jak zjemy coś ciężkiego. Więc musisz zaobserwować swój organizm i po prostu tak dostosować to do swoich możliwości, tak aby nie było, nie czuć jedzenia po prostu w żołądku, kiedy praktykujemy, ale nie ma takiej ścisłej reguły. Od kilku dni robię medytację na spełnienie marzeń. Jest to medytacja nasza, która była wykonywana w zimą, pamiętam, tak. O ile pierwszy dzień jakoś poszło z pełną medytacją, to już kolejnego myślałam, że się uduszę, robiąc drugą sekwencję, gdzie się oddycha w rytm mantry. 3 minuty oddech ognia też sprawia mi trudność, zwłaszcza ostatnia minuta, ale to poprzednia 9 minut długich wdechów i wydechów to koszmar. Po około 2-3 minutach zaczynam łapać powietrze jak ryba. Czy ta skrócona wersja 11 minut robiona codziennie również przyniesie efekty? Więc tutaj wytłumaczę Wam, o co chodzi. Więc jest to medytacja, w której jakby ona jest podzielona na 3 części i w każdej z tych części wykonujemy oddech i tutaj jakby celem tej medytacji jest bardzo właśnie skierowanie na oddech, abyśmy po prostu jakby poddali i tak trochę uwolnili nasz umysł od tego lęku, że nam brakuje oddechu. Słuchajcie, lęk tego, że nie możemy oddychać, jest naszym takim jeden z podstawowych lęków, który występuje, no bo wiadomo, że to jest coś, co jakby daje nam życie, tak? Czyli oddech. I to jest często spotykane właśnie u osób, które mogą mieć jakiekolwiek właśnie z tym problemy, że jakby umysł nas cały czas chroni przed tym, żebyśmy ten oddech brali znowuż. Więc tutaj jest celowo w tej medytacji jest to takie jakby troszeczkę wyzwanie, że robimy ten oddech dłuższy albo wstrzymujemy właśnie po to, aby troszeczkę prowokować nasz umysł, aby ten umysł w końcu się poddał. Więc tutaj to jest celowe, ale oczywiście nie mam zamiaru nikogo tutaj zmuszać, nie chcę Was zmuszać do tego, nie chcę, żebyście tutaj cierpieli albo czuli, że nie możecie, że nie wiem, nie macie oddechu, więc tutaj proponuję, jeżeli jakakolwiek medytacja, nie tylko w tej medytacji, ale jakakolwiek medytacja sprawia, że czujesz, że brak Ci oddechu, to oczywiście skracaj to i przyzwyczajaj powoli, czyli nic na siłę. I nawet jeżeli nie wytrzymujesz tak długiego wstrzymywania oddechu, to nic nie szkodzi. Jedna z takich troszeczkę sugestii, i często to jest używane w jodze kundalini, na przykład bierzecie wdech, macie go wstrzymać, nie możecie już, to co wtedy zrobić? Najlepiej jeszcze wziąć troszeczkę więcej oddechu, czyli wstrzymujemy, już nie mogę, to jeszcze więcej wezmę. Czyli nie wypuszczam nadal, ale jeszcze biorę więcej wdechu do środka. A druga sugestia jest też bardzo ważna. Kiedy robimy wydech, to musimy całkowicie opróżnić nasze płuca z dwutlenku węgla, czyli z tego wydechu, bo jeżeli zostanie troszeczkę, czyli nie do końca wydychamy, to jest nam właśnie nasz umysł zaczyna wtedy robić, fiksować, więc musimy robić wdech głęboki i pełny wydech. Bardzo ważne, żeby to całe wszystko wyszło, kiedy bierzemy dopiero następny wdech. No i oczywiście znowuż tutaj praktyka czyni mistrza, więc im więcej będziecie praktykować głębokie wdechy, wydechy, tym będzie nam łatwiej. Porozmawiaj też ze swoim umysłem, powiedz sobie, przecież wszystko jest dobrze, w każdej chwili mogę to przerwać, nic się nie dzieje. I tutaj szczególnie właśnie takim osobom, które mają z tym problem, jak najbardziej dla Was ta praktyka jest jak najbardziej potrzebna, bo tutaj to oznacza właśnie, że umysł ma ten problem, czyli warto z tym popracować. Może coś się działo, może kiedyś w poprzednim życiu, jeżeli w to wierzysz, miałaś jakieś problemy właśnie z oddychaniem lub jakaś trauma została, więc warto na tym się skupić. Ale wszystko jest w naszym umyśle i wszystko można pokonać, to Wam gwarantuję. Następne pytanie. Pytanie na temat zajęć Satnam Klubu, które odbyły się 5 września, więc dla osób, które były na tych bezpłatnych zajęciach, tam była, tu jest pytanie, czy podczas tej kryi przerwa,
Czyli nasza relaksacja jest konieczna, czyli czy musimy się relaksować podczas tej kryi, czy tylko ja tak sobie wybrałam i też czy medytacja na końcu to była część tej kryi, czy to była jakaś jakby medytacja, która była tylko jakby częścią dodana. Więc tak, przede wszystkim ta relaksacja podczas tej kryi, Ewelina, bo Ewelina pytałaś, tak, to była część kryi, więc ona musi być. A jeżeli chodzi o medytację, to była jakby oddzielna medytacja, nie należy do tej kryi, to była medytacja, która łączy nas z Matką Ziemią i można ją praktykować razem z tą kryją, ale nie trzeba. Następne pytanie. Próbuję wykonywać ćwiczenia z książek, jednak niektóre ćwiczenia są dosyć długie, mają nawet 11 minut. Nie jestem w stanie tego zrobić. Czy można takie ćwiczenie skrócić do 3 minut lub chociaż do połowy? Czy wtedy trzeba wszystkie ćwiczenia skrócić o tyle samo minut? Tak, oczywiście możesz skrócić, ale wtedy wszystkie ćwiczenia musisz proporcjonalnie skrócić, żeby każde ćwiczenie miało taką proporcjonalnie taką samą długość. To jest tak samo, jakbyśmy piekli ciasto i teraz mamy przepis na 2 bochenki, ale ty chcesz zrobić tylko 1 albo pół, to zmieniasz sobie wszystkie, musisz wtedy, nie możesz tylko dodać, nie wiem, 0,5 kg mąki, a tak samo wszystkie inne rzeczy będą w takiej samej ilości. Nie, wszystko musi być proporcjonalnie zmniejszone. Tak samo jest w kryi. I ostatnie pytanie. Nie robię tych samych ćwiczeń każdego dnia, raczej szukam czegoś, co by mi akurat na dany dzień odpowiadało. Czyli tutaj chodzi, tak się domyślam, o różne kryje, czyli jednego dnia jedną kryję, innego dnia drugą kryję jogi kundalini czy inną medytację. Bardziej w tym wszystkim chodzi mi o wyrobienie sobie nawyku, a myślę, że z czasem sama będę umiała intuicyjnie wybrać odpowiednią dla siebie kryję. Czy to jest ok, że tak sobie skaczę i codziennie robię coś innego? Tak, jak najbardziej, wcale nie musimy. To słuchajcie, tu jest taka jakby sugestia, żebyśmy wybrali sobie jakąś jedną praktykę czy kryję i robili ją na przykład 40 dni, ale to nie jest wymóg. Czyli ja też robię często, słuchajcie, mam takie okresy, że robię sobie, myślę, dzisiaj mam ochotę popracować z moją czakrą serca, a innego dnia dzisiaj chcę trochę popracować z pierwszą czakrą, czyli możemy sobie zmieniać. Z tym, że ja staram się mieć chociaż jedną rzecz taką, którą ciągnę to samo, czyli mam chociaż jedną, na przykład robię różne kryje codziennie, ale medytację staram się mieć przez 40 dni. Jednak dla osób początkujących, jeżeli zaczynasz i właśnie chcesz sobie taki nawyk nabyć i zrobić taki nawyk, to jak najbardziej możesz po prostu zmieniać, aż poczujesz, że coś znalazłaś swojego i wtedy kontynuujesz to przez następne 40 dni. I tutaj bardzo mi się podoba to, że napisałaś, że wtedy intuicja Tobie pomoże, bo o tym był wczorajszy webinar dla osób, które były zapisane na webinar wczorajszy i były ze mną na webinarze. Mówiłam o tym, jak bardzo właśnie ważna jest nasza intuicja, bo ona nam pomaga jakby podejmować decyzje i między innymi też dopasować sobie naszą praktykę jogi, czyli jaką kryję na przykład chcemy wykonywać. Tyle na temat pytań. To są wszystkie pytania. Te pytania zostaną zapisane w opisie filmu, także będą po prostu, będą dosłownie będą przepisane dokładnie, tak jak Wy je zapytaliście, także możecie sobie je odnaleźć. Na kanale YouTube dzisiaj po południu, wieczorem będzie też nagranie tego naszego spotkania i tam będą wyszczególnione pytania z minutami, także można sobie znaleźć odpowiednie pytanie, kiedy na to odpowiadam, to jest wtedy łatwiej dla Was, tak? Natomiast teraz chciałam troszeczkę powiedzieć o wczorajszym webinarze, o tym, o czym mówiłam i też o medytacji, którą rozpoczynamy w poniedziałek. Czyli wczorajszy webinar był o intuicji. Opowiadałam o 5 krokach na wzmocnienie intuicji, a tak naprawdę było o wiele więcej, czyli tych kroków jest nawet 10-11. Oprócz tego było o wiele, wiele informacji, także dziękuję wszystkim osobom, które były na tym webinarze. Wczoraj była bardzo miła atmosfera. I na koniec webinaru ogłosiłam Wam, zresztą też już wiecie w grupie, że jest medytacja, którą rozpoczynamy w poniedziałek. Dla osób, które są na Instagramie, teraz się zwracam do Was, zaraz jak skończy się live, to włożę w moje bio link do tej medytacji, jeżeli macie ochotę dołączyć do medytacji tej jesiennej, której właśnie pracujemy z intuicją, to zapraszam. Więc słuchajcie, było pytanie na temat medytacji. Przede wszystkim pytacie mi się,
na jaka to będzie medytacja. Więc jest to medytacja, ta jesienna, którą rozpoczynamy w poniedziałek 23 września. Jest to medytacja, która pracuje z Twoją intuicją, która wzmacnia Twoją intuicję. Jest to tak naprawdę, słuchajcie, nawet nie jest tylko medytacja, to jest taka kryja medytacja. Także coś Wam daje więcej niż normalnie, bo zawsze była medytacja, a to jest taka trochę kryja. Dlatego, że ona składa się z kilku części i w każdej części robimy inną pozycję, ale taką medytacyjną pozycję. I ta kryja nazywa się kryja, żeby stać się intuicyjnym, żeby naprawdę czuć ten wewnętrzny głos, który nam mówi, co mamy robić, który nam pomaga w podejmowaniu decyzji, który po prostu kieruje nas, czyli nasze serce. Jest to bardzo ważna rzecz. Każdy z nas ją ma, ale większość osób jej nie wykorzystuje, w ogóle jej nie rozpoznaje. Dlatego tutaj dużo tracimy, dlatego że mówiłam o tym wczoraj na webinarze, 80% informacji do podejmowania decyzji jest właśnie od naszego głosu intuicyjnego. Jeżeli go nie słyszymy, to często podejmujemy złe decyzje, kierując się emocjami, kierując się logicznym myśleniem, które jest też nam potrzebne, bo to jest drugie 20% do podejmowania informacji i do podejmowania decyzji, ale nie ma tej wartości, co ma intuicja, dlatego warto z tym popracować. Teraz jesienią jest to odpowiedni czas na to, aby właśnie intuicję wzmocnić. Jest to czas, kiedy wchodzimy w głąb siebie, mamy dużo zmartwień, przygotowujemy się do zimy i tutaj nam bardzo praca z intuicją może pomóc. Także mam nadzieję, że dołączycie do tej medytacji, będzie nasza duża grupa. Wszystkie osoby, które będą zapisane na medytację, będziemy razem w grupie i będziemy też raz w tygodniu praktykować tę medytację razem na Facebooku, ale też oczywiście cała medytacja, materiały, wszystko jest dla Ciebie nagrane, także Twoja codzienna praktyka będzie razem z tym nagraniem, które Wam udostępnię po zapisaniu się do medytacji. Pierwszy dzień, 23 września, medytujemy razem o godzinie 20 i dla osób zapisanych dostaniecie oczywiście link, gdzie ta medytacja będzie się odbywała online. I co jeszcze? Drugie pytanie było też na temat tej medytacji, jak ona długo trwa. Mówiłam, że to jest medytacja kryja, ale nie jest aż taka długa, więc pełna jej wersja ma mniej więcej 22 czy 24 minuty, czyli poświęcasz codziennie na swoją praktykę mniej więcej 24 minuty, a skrócona wersja tej medytacji to połowa, czyli mniej więcej 12 minut. Także myślę, że każdy z Was znajdzie w ciągu dnia czas, aby właśnie pomedytować. I będziemy się dzielić wrażeniami z tej medytacji. Jestem ciekawa, jak będziecie to odczuwać, jak będziecie pracować ze swoją intuicją. Oprócz medytacji w grupie będziemy też pracować z różnymi innymi środkami, czyli narzędziami, jak właśnie tą naszą intuicję wzmacniać. Będziemy się motywować i dzielić informacjami. Także mam nadzieję, że tym razem również nasza grupa medytacyjna będzie aktywna. Ostatnio latem było dosyć wolno, dlatego że wakacje, każdy wyjeżdżał, każdy z Was medytował sobie sam w swoich miejscach, więc było nam trudno jakby połączyć się, ale teraz jest zupełnie inna energia i będę dbała o to, aby grupa była i żyła, tak? Abyśmy medytowali razem. I jeszcze jedno pytanie, bo zawsze pytacie o to, co będziemy robić w tej medytacji. Będzie oddech bardzo, bo tutaj chodzi nam szczególnie o wyciszenie umysłu po to, aby usłyszeć ten szept głosu intuicyjnego. Będzie mantra, którą słuchacie i będzie też mantra, którą śpiewacie, ale nawet nie śpiewacie, wymawiacie. Bardzo prosta mantra, więc nic skomplikowanego. I pozycja, którą utrzymujecie, nie jest jakaś bardzo trudna, myślę, ale też nie jest zupełnie prosta, czyli to nie jest taka zwykła medytacja, którą siedzimy i nic nie robimy, jest troszeczkę wyzwania. Także mam nadzieję, że się skusicie i dołączycie do nas, do medytacji jesiennej. Tutaj już link Wam położyłam, tutaj w komentarzu jest link do tej medytacji, ale oczywiście w opisie jeszcze dołączę. Jak macie jakiekolwiek pytania, zaraz tutaj obejrzę, bo w ogóle nie spojrzałam na Wasze komentarze, to proszę pytajcie jeszcze właśnie, jeżeli chodzi o medytację lub jakie innekolwiek pytania. Marta, mojego pytania nie ma. Ja nie wiem, Marta, jakie było pytanie, czy możesz mi to pytanie, być może, że ja przez pomyłkę Twoje pytanie opuściłam, więc jakbyś mogła, to napisz mi Twoje pytanie teraz tutaj w komentarzu, to
to oczywiście odpowiem. Poczekajmy na Martę, ona pewnie za chwileczkę nas napisze, mam nadzieję, bo myślę, że wszystkie pytania, które zadaliście w ostatni czwartek i w ciągu tygodnia, wypisałam sobie, ale być może przez pomyłkę coś zaniedbałam. Także czekam, Marta, na Twoje pytanie. Proszę Cię, napisz jeszcze raz i postaram się od razu odpowiedzieć. A kto z Was w ogóle był wczoraj na webinarze? Dajcie znać też w komentarzu, czy tutaj na Instagramie. Jestem czasami, słuchajcie, jak jestem, widzę, że jest Was dużo w ogóle na Instagramie, cieszę się bardzo. I muszę pamiętać, żeby co środę włączyć też Instagram. Zapisuję sobie to już w kalendarzu. Nie widzę, Marta, nic nie piszesz, albo ja po prostu tego nie widzę, ale spróbuję jeszcze zerknąć w grupie, może tam znajdę. Słuchajcie, nie mogę, Marta, znaleźć Twojego pytania, więc nie wiem, czy ja po prostu jego nie widzę. Ale jeszcze raz spojrzymy. No nic, słuchajcie, nie pytasz, Marta, mam nadzieję, że jakoś się skontaktujemy i napiszesz mi to pytanie, wtedy odpowiem je albo Tobie indywidualnie i to powtórzę wtedy pytanie na następnym naszym spotkaniu w przyszłą środę. Mam nadzieję, że będę widziała się z niektóre z Was spotkamy się jutro na Satnam Klubie. A jeszcze przypominam, dla wszystkich osób, które uczestniczą w Satnam Grupie, pamiętajcie, że Wy macie zniżkę 20% w sklepie, więc oczywiście dla Was medytacja ta jesienna jest też troszeczkę cena obniżona, więc mam nadzieję, że dołączycie. Tutaj już widzę, że pomaga mi Ada i wysyła pytanie, więc już słuchajcie, widzę. Okej, Marta pyta. Co jeśli w kryje nie mogę wykonać jakiejś pozycji albo wytrzymać odpowiedniego czasu? Więc jeżeli nie możesz wytrzymać czasu albo pozycji, to ja co proponuję, wtedy oczywiście najpierw sobie postaraj pomyśleć, czy to jest coś, co ci umysł podpowiada, czy to naprawdę jest takie ciężkie, czy jednak dam radę skupić się wtedy na oddechu, dać sobie chwilę czasu, ale jeżeli naprawdę jest to niewykonywalne, dlatego że nie wiem, masz kontuzję, i tutaj mówię kontuzję, albo coś się dzieje, to wychodzisz z pozycji, ale nadal masz oczy zamknięte i wyobrażasz sobie w głowie, że tą pozycję wykonujesz, czyli nie przerywasz kompletnie, tylko jesteś jeszcze mentalnie w tej pozycji, tak jakbyś ją wykonywała. Taka jest moja rada. Dziękuję Ci, Adriana, że wysłałaś mi szybciutko to pytanie i że byłaś z nami, że mi pomogłaś. Także dziękuję Wam też za dzisiejszą herbatę. Popijmy herbatkę. Życzę Wam miłej środy. I do zobaczenia w przyszłą środę o godzinie 11. Z niektórymi z Was widzę się jutro w Satnam Klubie, a z niektórymi, mam nadzieję, z większością Was też zobaczę się w poniedziałek na wspólnej medytacji, która wzmacnia intuicję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Satnam. Pa.